jednej strony po twoim dośrodkowaniu pod Beskidzie zdobyło dzisiaj pierwszą bramkę. Z drugiej strony miałeś też okazję na 2-0 w pierwszej połowie. Co czujesz po takim spotkaniu? No na pewno szanujemy ten punkt z przebiegu całego spotkania. Też szkoda, bo w tej pierwszej połowie mogliśmy ustrzelić Jagiellonię na 2-0. Nie udało się, Jagiellonia gdzieś dobrze weszła w drugą połowę. Troszkę przespaliśmy ten początek, ale na szczęście się skończyło tylko tą jedną bramką, VAR cofnął drugą i skończyło się po punkcie, także myślę, że możemy być zadowoleni i szanujemy ten punkt. Od jakiegoś czasu przejąłeś wykonywanie stałych fragmentów gry i dobrze ci to wychodzi, bo to już trzecie twoje dośrodkowanie, po którym pada bramka dla Podbeskidzia. To jakiś element, do którego przykładasz ostatnio szczególną uwagę na treningach? Znaczy, na pewno przykładam szczególną uwagę, bo to trenujemy i te stałe fragmenty wykonuję. Taka decyzja sztabu szkoleniowego. Super. Przed wami kolejny ważny mecz. Pojedziemy do Bełchatowa na mecz z Rakowem. Patrzycie na to jakoś, że Raków jest obecnie w słabej formie, czy po prostu traktujecie to jeszcze jako drużynę, która zajęła drugie miejsce na koniec rundy jesiennej? No, spokojnie, jeszcze nie myśleliśmy o Rakowie, mieliśmy mecz z Jagiellonią, więc na tym się skupiliśmy. Dopiero gdzieś od jutra, od poniedziałku będziemy się skupiać mocniej na przyszłym meczu. No i będziemy rozpracowywać rywala. Super. Dzięki.